Cześć, witam Was w kolejnym serwisowym odcinku na kanale Videoblog Tech. Co dzisiaj będziemy robić? W zasadzie to jest druga część tego, który ostatnio widzieliście na moim kanale, ale że już jest późno, a tamten odcinek trwał długo, to postanowiłem, że podzielę go na dwie części, ale to nie będą oficjalne części, to będzie kolejny odcinek serwisowy. Zobaczycie dzisiaj nowe chłodzenie H150i Pro od Corsarza. W akcji. Nie będzie to test, ponieważ jest to chłodzenie klienta. Nie wykonuję testów na sprzęcie klienta. Nawet nie pytają o pozwolenie, ale generalnie nie lubię tego robić. Nie lubię tego robić. Sprzęt jest drogi, klient zamawia, klient płaci, więc dostaje funkiel, nówkę bez żadnych testów, nie jest przechodzony. Generalnie tak to u mnie działa. I będziemy oglądać najładniejszą płytę, jaka jest według mnie Asus Rampage Extreme 6 pod socket X299 z najmocniejszym procesorem, powiedzmy sobie, dla rynku konsumenckiego i9-7980XE. Extreme. Potwór, normalnie potwór. Co będziemy z tym robić? Zestaw jest przygotowany do skalpowania, to znaczy tak, jeszcze go nie odpalałem, więc sobie przetestujemy, jakie temperatury osiąga ten procesor na tym chłodzeniu, bo to jest zestaw cały klienta, przed oskalpowaniem. Potem spróbujemy go troszeczkę podkręcić do jakichś bezpiecznych wartości, które potrafi schłodzić to chłodzenie Corsarza bez skalpowania, a potem go oskalpuję. Samo skalpowanie też zobaczycie, także zapraszam do tego odcinka. Może dodam jeszcze tylko, że tutaj mamy też jeden z najładniejszych pamięci, oczywiście podświetlane RGB, G-Skillet, Tridenty, tym razem 32 GB, ale z prędkością 3600 MHz. Zapytacie, kto będzie używał tego komputera i do czego? To zobaczycie w filmie z budowy tego właśnie komputera, który też za jakiś czas na moim kanale, także zachęcam do subskrybowania go. Zestaw jest przygotowany już do pierwszego uruchomienia, z czego nie włączałem, czekam na Was, tak jak ostatnio, żeby pokazać Wam, czy będzie jakiś fuck up, czy nie. Też chcę, żebyście ewentualnie to zobaczyli, chociaż oczywiście wolałbym, żeby nie było żadnego fuck upu na starcie. Tak swoją drogą, to jest to chłodzenie H150i. Zobaczcie, ono ma dosyć cienki ten radiator, prawie slimowy. I co ciekawe, ma zwykłe wentylatory, nie są w komplecie dołączane wentylatory RGB. So, jest to nowy typ wentylatorów o zmienionym układzie łopatek. Nie jest to standardowy SP120, ten, który był dołączany do zestawów H115, 110, 105 i tak dalej. To są nowe wentylatory, podobno lepiej przepychają powietrze przez radiator. Pamięci obsadzone, procesor obsadzony, jedynie z RGB mamy tutaj blok od Corsarza, który podłączamy za pomocą kabelka USB do naszego portu USB w komputerze i za pomocą oprogramowania Corsair Link sterujemy tym zarówno oświetleniem bloku, jak też oczywiście pracą pompy, pracą wentylatorów i tak dalej, ponieważ wentylatory są spinane kablem z blokiem i to wszystko jest sterowane razem. Do płyty idzie tylko sygnał odczytu prędkości obrotowej pompy. Stawiam kamerę na statywie i pierwsze odpalenie. Pamięci 3600, zobaczymy, czy płyta z niej pójdzie, zobaczymy jak z BIOSem, czy nie trzeba będzie zaktualizować, żeby zobaczyła te szybkie pamięci. Uwaga, uwaga. Aha, zasilanie jak zwykle. To u mnie standard i ciach. Zobaczymy, czy wystartuje. Butuje RAM. Dioda RAMu się świeci. Coś mu nie pasuje. Zgasła. Wy tylko nie widzicie. Dioda RAMu jest... diody debuga są za kablem zasilającym ATX-owym, więc kabel Wam go zasłania wtyczka. Ale diody zaświeciły się od wszystkich slotów obsadzonych. On ma taki indykator tutaj. I powinno zabutować. Biała dioda butowania. Oczywiście na wszystkich tych platformach, podobnie jak mówiłem ostatnio na Ryzenie, na X299 i przy mocno podkręconych, mocno tak, podkręconych w sumie, bo to jest tryb XMP pamięciach, to butowanie trwa strasznie długo. Ale zabutował. No oczywiście fabrycznie ustawił sobie pamięci na 2133 MHz. Wersja BIOS-u jest 14 listopada, więc będę szukał za chwileczkę nowej. Ale zobaczymy, czy odpali nam na trybie... Nie, to miałem wejść. Na trybie XMP pamięci. Bez podkręcania. Dziwnie ustawił sobie tryb. Pamięci mają tryb 3000...
600 MHz, jak widzicie, 3600 MHz, a on sobie ustawił 3603 MHz. Nie jestem przekonany, czy to odpali, ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy tak to pójdzie. Nic więcej nie zmieniamy. F10, zapisz według jego ustawień profilu XMP, który sobie odczytał z pamięci. Zobaczymy, czy płyta z nimi wstanie przy prędkości 3600 MHz. No może być problem. Chociaż wstał, czy nie wstał? Wygląda, że wstał. Zaświeciła się dioda butowania. Już myślałem, że nie wstanie, bo kilka razy mignął diodą też od pamięci RAM. Ale no, dioda butowania zgasła. Zapaliła się dioda pamięci znowu. Ale wstał z prędkością obrotową. Żartuję oczywiście. 3600 MHz. Dobra. Mamy około 5 minut testu 540 dokładnie na ustawieniach stokowych procesora. Pamięci musiałem ustawić jednak ręcznie, ponieważ pomimo tego, że tryb XMP wykrył je poprawnie, płyta się zbutowała dobrze, to jednak podczas wejścia do Windowsa komputer się fryzował. Po ustawieniu ręcznie taktowań pamięci i opóźnień ten problem ustąpił. Także to jest jeszcze niedopracowane chyba w tym BIOSie płyty, pomimo tego, że te pamięci są z listy kompatybilności dla tej właśnie płyty głównej. Maksymalna temperatura, już Wam pokażę. Procesor pracuje teraz na 3382 MHz. Skaczę to sobie troszeczkę do 3373. Maksymalna, się człowiek musi naprzewijać, tyle tych wątków tutaj jest. Maksymalna temperatura 53 stopnie, więc nie jest źle. Mamy V-Core'a na poziomie całego 1 V. Maksymalnie jest 0,992 V, więc bardzo niskie. I zobaczymy za chwileczkę, podkręcimy go, zobaczymy na ile się go uda podkręcić przy zachowaniu bezpiecznych temperatur, do ilu pójdzie ta sztuka. A potem skalpowanie i testy po skalpowaniu. Także 53 stopnie, zapisuję ten wynik i widzimy się za chwilę. Procesor jest ustawiony na 4600 MHz na wszystkich rdzeniach. Oczywiście zrzuca sobie taktowanie, jeżeli nie potrzebuje mocy obliczeniowej, na napięciu 1,220 V. Na dole macie temperaturę sekcji zasilania, po lewej temperaturę chipsetu i sprawdźmy sobie, jak będzie z temperaturą samego procesora podczas obciążenia. Puszczamy te stabilności AIDA 64 Extreme. Widzicie 4600 MHz, wszystkie rdzenie i temperatura 93 stopnie już. Zaraz będzie pewnie throttling. 94, 98, 102 stopnie. Dziękuję, throttling. Zobaczcie, jak szybko rośnie krzywa temperatury sekcji VRM, czyli sekcji zasilania. 67 stopni w tym momencie. Jak widzicie, jest tylko lekki throttling. Nawet tutaj AIDA nie pokazała, ile, w ilu procentach. Zasygnalizowała tylko, że jest throttling. Sekcja zasilania 72 stopnie aktualnie. 4600 MHz. Nie ustawiałem offsetu dla AVX-a właśnie, żeby celowo sprawdzić maksymalne temperatury przy tym taktowaniu. 102 stopnie. Powiem tak, skalpowanie na pewno pomoże w zmniejszeniu tych temperatur. Tutaj bez dwóch zdań jest to potrzebne. Ale widzę tutaj generalnie, zatrzymajmy to, żeby się nie męczył. Ale widzę tutaj dwa problemy. Zobaczcie, jak szybko rośnie temperatura sekcji zasilania. Do 80 stopni tutaj dobiła. Prawdopodobnie trzeba będzie dać dodatkowe chłodzenie na sekcji zasilania, albo też po prostu ograniczyć to podkręcanie do jakiegoś sensownego minimum, przy którym sekcja zasilania nie wpada w throttling. Jeśli Wam zasłonię, to bardzo przepraszam, ale generalnie dobre skalpowanie jest dla mnie bardzo ważne. Żeby nie było, nie wiem, czy będzie widać, czy to jest ten procesor. Chyba widać. Piękna 18-rdzeniowa, 36-wątkowa bestia. Dobrze jest go rozgrzać wcześniej, tak jak to przed chwilą robiliśmy, ponieważ wtedy silikon jest bardziej miękki i łatwiej zdjąć czapkę. Trzeba bardzo uważać, bo tutaj w narożniku na zewnętrznej jest jeden układ. Jeżeli zbyt dużo siły przyłożymy, to zepniemy go razem z IHS-em. Nie ukrywam, że lekki stresik jest, bo w końcu tu jest 8000 zł na stole, powiedzmy sobie szczerze, i niezbyt chciałbym, żeby się coś stało, bo musiałbym pokryć to z własnej kieszeni, ale trzeba wierzyć w siebie, jak to zawsze powtarzam, wszystko będzie w porządku. Opatrzność czuwa, także zabieramy się powoli, delikatnie za skalpowanie tego potwora.
Ja wam przyspieszę film, bo tutaj nic ciekawego nie będzie, oprócz moich męczarni. Za chwileczkę zobaczcie to wszystko w przyspieszonym tempie, żeby ten film nie trwał pół godziny, bo czyszczenie, skalpowanie procesora z tego segmentu niestety jest dosyć pracochłonne i trwa długo. Także zobaczcie to wszystko za chwileczkę w przyspieszonym tempie. Nie lubię tego dźwięku. Bardzo tego dźwięku nie lubię. Kojarzy mi się z łamanym rdzeniem, krzemem, płytką PCB. Generalnie jest to bardzo stresujący dla mnie dźwięk. Nie jest powiedziane, że ten IHS się właśnie już odczepił. Prawdopodobnie tylko lekko przeskoczył. Zgadza się i trzeba będzie niestety powtórzyć tą operację jeszcze raz. Ale wolę sprawdzić i upewnić się, niż na siłę pchać, a potem żałować. Nie, zszedł IHS, tylko zszedł z jednej strony. To nie jest dobry znak, bo zaraz przy silikonie w środku jest dużo układów, które nie chcielibyśmy uszkodzić. I wszystko jest całe. 18 rdzeni, 36 wątków, 7980XE. O wartości około 8000 zł. Dobrze, moi drodzy, procesor jest zaskalpowany, więc wrzućmy sobie test, takie samo ustawienia, 4600 MHz. Dodam jeszcze, że temperatura otoczenia waha się mniej więcej w granicach 1,5 stopnia, więc nie ma żadnej praktycznej różnicy, miejcie to na uwadze przy wyniku. Nie wiem, jaki będzie wynik. Obawiam się, z góry mówię, że niestety ten 18-rdzeniowy 36-wątkowiec nie zejdzie dużo z temperaturami. Generalnie przeglądałem wiele stron internetowych z ludźmi, którzy skalpowali te procesory i generalnie jest i tak problem po skalpowaniu z temperaturami tego procesora. Także no, jestem ciekaw, jakie temperatury osiągnie, ale jeszcze bardziej jestem ciekaw, jak zachowa się sekcja zasilania przy obciążeniu. Obawiam się, że też niestety będzie problem z temperaturą tej sekcji zasilania, ale oczywiście wszystko wyjdzie za chwileczkę w praniu, także puszczamy 4600 MHz. Obciążenie, zobaczmy jak z temperaturami. 79 stopni na razie jest, ale to jeszcze pójdzie w górę, znając życie. Zobaczcie, jak szybko rośnie temperatura sekcji zasilania tutaj na dole. Błyskawicznie rośnie w górę. Zbiliśmy, moi drodzy, tam było 103, czyli jakieś 14 stopni minus temperatura otoczenia, czyli jakieś 14, 15 stopni mniej więcej zbiliśmy na procesorze, mniej, bo teraz skoczyło na 90. No około 14 stopni zbiliśmy po skalpowaniu na tym 18 rdzeniowcu, ale problem wydaje mi się, że będzie z temperaturą sekcji zasilania. Już ma 90 stopni i cały czas rośnie systematycznie w górę, więc trzeba będzie albo zastosować jakieś inne chłodzenie na sekcji zasilania. O wyższym podkręcaniu raczej nie ma mowy,
4,7, 4,8 możemy sobie wybić to z głowy przy aktualnych temperaturach. No i temperatura dochodzi nam już do 100 stopni na sekcji zasilania, także przy 105 stopniach ta sekcja wpada w trotnik, zostało nam 7 stopni zapasu. Nie sądzę, żeby ta sekcja to wytrzymała. Za chwileczkę będę podejmował dalsze kroki, ale o tym już zadecyduje klient. Natomiast finalną wersję, finalne ustawienia zobaczycie w odcinku z budowy tego komputera. Będziecie mogli się przekonać, jak w końcu został ustawiony ten procesor, jakie temperatury osiąga i sekcja, i sam procesor podczas obciążenia, w którym pracuje klient, który będzie właścicielem tego wypasionego sprzętu, komputera, 18-rdzeniowca, 36-wątkowca. Dzięki za oglądanie tego technicznego kolejnego odcinka warsztatowego. Pozdrawiam Was. Videoblog Tech.